Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Zadeklarowana z Twojej strony pomoc w hospicji będzie realizowana, a nawet więcej.
Stał się w sercach waszych prawdziwym proboszczem.
Chrystus On sam stał się w waszych sercach prawdziwym Królowością. My duchownie byliśmy i nadal jesteśmy zaledwie Jego niedoskonałym czynem. Dziękuję tym wszystkim, którzy w mozole znosili tę najpierw materialną, a później duchową świętę. Dziękuję księżowi Kamiluszu, którzy w czasie mojego proboszcza wnieśli tak wielki wkład w duchowe życie tej wspólnoty. Niektórzy z nich są dzisiaj razem z nami. Dziękuję Wam, kochani, że przybyliście. Oni każdy na swój sposób odcisnęli swe znamie na stylu tej prawdy. Nie szczędzili sił, by tę wspólnotę budować, umacniać, wyczuwać na wyzwania panujące z Ewangelii. Wreszcie nie szczędzili sił, by samemu wciąż zdawać egzamin z najtrudniejszej sztuki, jaką jest miłość drugiego człowieka. Dziękuję siostrom, zakonnym Józefowi Osiemnemu, które od lat współtworzyły tę wspólnotę, pełną oddanych klimatu w hospicjum. Dziękuję wszystkim pracownikom hospicjum, tym, którzy teraz, którzy wcześniej nie byli. Dziękuję całej parafii, dziękuję także katechetom, organistom, panu kościele. Bez ich służby poświęcenia parafia nasza nie miałaby takiego kształtu, nigdy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by nasza wspólnota cieszyła się tak pięknym otoczeniem. Personelowi kawiarni, podaniowani stan. Dziękuję Panu, który przez lata troszczył się o naszą kawiarnię. Nie, to był niezwykły wkład. Panią, która dodała porządek w kościele. Dziękuję ministrantom, rektorom, wszystkim grupom literów, nie wyróżniając to. Wy wszyscy byliście moim szczególnym wsparciem i radością. Nieraz mówiłem z tego miejsca, że my nic nie znaczymy bez nas. Możemy sobie ją przeoprawić. Wspólnotać. Stając kochani przed nami po raz ostatni jako proboszcz, robię też rachunek sumienia. Z miłości właśnie. I cieszę się o tym, co się jako miłość skrystalizowało. I żałuję za to, co się nie pojawiło. Wybaczcie mi każdą straconą szansę do okazania miłości. Szansę, której nie zauważyłem, którą przegapiłem, albo po prostu zaniedbałem. Bóg za was, kochani. Dziękuję. Idziemy z Bogiem. Proszę o Boże. Błogosławiony jest.
sztuką współpracować z człowiekiem, który też nie był łatwy. Nie był łatwy. To ja myślę, no, że stawiam pewne wymagania, stawiam pewne wyzwania, ale myślę, że to zaufanie zostało odbudowane i na tym zaufaniu tyle dobra i piękna, tyle produktowego i tego wyjątkowego zostało tutaj zrealizowane. Dlatego też bardzo serdecznie jako wspólnocie, rodzinie jeszcze raz chcę podziękować. I tutaj niestety mam trochę żal do wikariusza Krzyża, że dopiero dzisiaj przekazują ten jubileusz. Rok temu przekazali, może byśmy tak dzisiaj nie musieli się żegnać, bo pewnie może była lepsza atmosfera, lepszy nastrój, jeszcze większe poczucie zdrowia, ale to tutaj myślę, że ten czas na drodze niech będzie czasem korzystania również z tego, co będzie służyło zdrowiu, bo księża też jesteś nam potrzebny. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja, można by powiedzieć, że żegnamy, ale bardziej dziękujemy księdzu proboszczowi Leszkowi Kazimierczakowi za jego tworzenie wspólnoty parafii świętego Józefa w Zielonej Górze. Wybudowanie nie tylko budynku kościoła, ale wielu wspaniałych obiektów, ale myślę, że to co najważniejsze to właśnie budowania wspólnoty ludzi, którzy przy tych obiektach, w tym miejscu mogli tworzyć, kształtować, rozwijać siebie, rozwijać to miasto, być dla siebie nawzajem drugim dobrym człowiekiem. I z punktu widzenia Zielonej Góry, myślę, że to Zielona Góra byłaby dużo uboższa, gdyby nie ksiądz proboszcz. Myślę, że przede wszystkim ta jego obecność i pokazywanie, jak drugi człowiek jest ważny, uwrażliwianie na dobroć drugiego człowieka, ukazuje miłość. A myślę, że w życiu to jest najważniejsze, właśnie pokazywanie miłości. Ksiądz proboszcz, ksiądz Leszek, tworząc tą wspólnotę, zawsze pokazywał miłość drugiego człowieka, a przez to pokazywał miłość samego Pana Boga. I myślę, że dzisiaj to jest taki wyjątkowy dzień, że trzeba za to podziękować księdzu Leszkowi,
za to pokazywanie miłości, miłości drugiego człowieka, miłości Pana Boga. Księże Leszku, bardzo dziękujemy. Dobrze, że zostajesz dalej z nami. Bardzo dziękujemy Ci za tą Twoją obecność, otwartość. Prowadź nas dalej. Spotkaliśmy się w tym szczególnym dniu. Ostatnia niedziela lipca 2020 roku. 2022 roku. No, uroczystość duża i znaczna, bowiem parafię opuszcza nasz ksiądz prezes Leszek. Całe szczęście opuszcza tylko parafię, ale zostaje w ośrodku, w którym dalej dużo rzeczy jest do zrobienia. Na dzień dzisiejszy mierzymy się z następnym dużym wyzwaniem, to jest rozbudowa istniejącego już ośrodka. Potocznie mówiono o tym hospicjum, jest to zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Chcemy dla obłożnie i długotrwale chorych, chcemy tam stworzyć również najlepszą rehabilitację. Projekt ten nie byłby możliwy, gdyby nie doskonała współpraca Ośrodka Integracji Społecznej i parafii Świętego Józefa. Na parafii, na terenie parafii tak naprawdę to skrzydło powstaje, kolejne. To już w sumie w tej chwili będziemy mieli trzy skrzydła. To już duża inwestycja, duży zakład tak naprawdę, dużo pacjentów, którym należy pomóc, na co ksiądz Leszek zawsze był mocno wyczulony. Na pomoc drugiemu człowiekowi. Tutaj też trzeba pamiętać, że inwestycja powstaje też dzięki dobrej współpracy z urzędami. Są to dotacje unijne, jest to dotacja Urzędu Marszałkowskiego, jest to również dotacja Urzędu Miasta i udało się nam, tak myślę, dzięki współpracy stworzyć taką nić porozumienia i jak patrzeć na to z boku, to są to pieniądze samorządowe, jest działające przy parafii, tak? Czyli nie ma u nas podziału politycznego na partię, na to. Jest tylko drugi człowiek i tutaj myślę, że rola księdza Leszka jest w tym najbardziej znacząca. Myślę, że przed nami bardzo dużo. Zespół zbudowany dookoła jest fajny, tak więc przed nami kolejne wyzwania i pomoc drugiemu człowiekowi. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.